Cześć, jestem Fara, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi kochani, ostatnio sprawdzaliśmy wszystkie nowe skiny, ale niestety one były zablokowane, więc napisałem do twórców gry, czy jest jakaś szansa, żeby mi je odblokowali i żebym mógł wspólnie razem z moimi kochanymi widzami je przetestować. Odpowiedź była niestety negatywna. Farel, nie możemy ci odblokować tych skinów, ale odblokujesz je sobie sam i udostępnimy ci nowe customowe koło, na którym możesz kręcić zupełnie za darmo w nieskończoność. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie na pewno wiele ciekawych skinów. Zanim zaczniemy losować kołem, no to wylosujmy jedną osobę, która ostatnio zasubskrybowała mój kanał i wysłała mi zaproszenie do gry Stumble Guys. Wchodzimy w zakładkę znajomi, zaproszenia oczekujące i do moich znajomych zostanie dodany pyk! Karolinio337, akceptuj! Jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim mini konkursie na dodanie do znajomych, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, a ja w następnym odcinku jednego z was dodam do znajomych. No i oczywiście wbijajcie wszyscy na pixyshop.pl po kozackie bluzy, koszulki, poduszki, kubki, wszystkie linki macie w opisie, a teraz zaczynamy. Jesteśmy już na moim koncie w wersji beta 0.45 i spójrzcie, moi drodzy, na to. Mamy dwa koło. Koło spanerów i custom wheel, na którym można trafić różne ciekawe rzeczy, na przykład boxing gloves. My oczywiście dzisiaj się skupimy na losowaniu skinów, więc od razu lecimy. Pierwsza dycha. Mam nadzieję, że trafimy coś specjalnego. Uwaga! Co to jest za koło? I emotka KO. Okej. Okay. O, Abraham Lincoln zombie, nieźle. Uwaga, uwaga, emotka z takim plasterkiem, nawet niezła. Lecimy dalej i mamy, o, epicze kangur. Tak jest, boxing kangur. Na to czekałem. I kolejna legenda, o kurczę, Golden Glow, złota rękawica. Emotka śpiącego czegoś. I dajcie coś specjalnego. I znowu Golden Glows, czyli duplikacik. Dawaj, 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 mordeczko. I mamy, patrzcie, srebrny kurczaczek. O to chodzi, o to chodzi. Mamy emotkę KO, okej. Co te koło się nie kończy? Co to jest za koło szpanerów? Halo. Znowu KO. I mamy to. 2, 4, 5 nowych skinów. Raczej jeden duplikat. No dobrze, to sobie oczywiście sprawdźmy te skinki legendarne. Tak wygląda Golden Glows i jest to naprawdę jeden z fajniejszych skinów legendarnych. No i mamy oczywiście metalowego kurczaczka. Jest przepiękny. Ja jestem mega fanem takich i śmiesznych skinków. Tutaj, moi drodzy, mamy jeszcze odblokowanego pana kangura boxing. Boxing Root. Wybierzmy go sobie. I czy można zmienić kolor kangura? Niestety nie można, a to prawdopodobnie każdego nurtowało. Fajnie było, jakby można było zmienić kolor kasku. Sprawdźmy sobie jeszcze raz, oczywiście, naszego ziomeczka. Można w nim zmienić kolor skóry. Patrzcie, jak będzie żółty. Totalnie Golden Boy. Niebieski. Czarny, ej, czarny mega fajnie fituje, zobaczcie. Taki plasterek tu jeszcze ma. Czerwony też wkurzony, nieźle, nieźle. Okej, cofnijmy się. I chciałem wam tylko coś sprostować. Dostałem info, że w Battle Passie ta emotka w nowym sezonie nie będzie dostępna za maksymalny poziom, czyli tam chyba 30. Będzie coś innego. Co to będzie? Niedługo się dowiecie. Sprawdźmy sobie jeszcze kurczaczka, czy można mu kolor zmienić. No niestety nie można. A szkoda, bo przydałoby mu się troszeczkę na przykład zmienić kolor srebrno-niebieski albo srebrno-złoty, taki chromatyczny. Fajnie by to wyglądało. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. Lecimy dalej z kolejką. 10 losowań. Let's go i uwaga! Legendarny pióropusz, Karniwaler. Tak jest, tego nie było. Tego nie było jeszcze. Coś specjalnego, nie, niestety nie. O kurcze, fajny skin. I legenda ufoludek, ninja. Silver ninja, metal ninja, okej. Dajcie coś specjalnego. Mamy emotkę padania na kolana. Kolejną rzeczą jest... O, Ruby Cupid by była. Musimy coś dzisiaj fajnego trafić. Nie ma opcji, że nie. Wy oczywiście, moi drodzy, napiszcie w komentarzu, który skin chcecie, abym przetestował w następnym odcinku, którym mam pograć, którego jesteście najbardziej ciekawi. Angel, super. Ponieważ nie jestem w stanie poświęcić tyle czasu na odcinek, żeby każdym skinem zagrać. A jeżeli będzie miał komentarz najwięcej łapek w górę, to wtedy takiego skinka przetestujemy sobie. Ja wasze komentarze czytam, więc zapraszam do komentowania. I uwaga, mamy znowu Golden Boy.
Niedobrze, niedobrze, ale mamy za to 3 nowe skinki i sobie sprawdźmy je oczywiście od razu. Legendarny pióropusz. Proszę cię, Carnivaler, można ci zmienić kolor? Jest, można, zobaczcie! Mega komicznie to wygląda, taki... Ej, on ma zielone tutaj oko, makijaż, więc ten zielony do niego najbardziej podoba, taki zgnity Carnivaler. Mega fajny skinek, mi się on podoba, fajny pióropusz, generalnie no mega to wszystko fajnie fituje. No i mamy co jeszcze tutaj, naszego Angelkę. Angelkę można zmienić kolor? Oczywiście, tak, zobaczcie. Pasikonik zielony. No spoko nawet ten skinek, ale my losujemy dalej, bo mamy oczywiście za darmo możliwość losowania w nieskończoność. To jest to, co ja lubię najbardziej. I stój, tak jest, Robi Cupid, tak jest, moi drodzy, mamy skin coś specjalnego i na pewno nim za chwileczkę zagramy meczyk. No, szczerze, już myślałem, że trafię drugi raz coś specjalnego, a nikt w Totolotka dwa razy nie wygrał, tak? Ufoludek, ufoludek, Szakub by był mega podniecony, jakby miał takiego skina. I znowu kangurek, więc nice. Lecimy dalej. I uwaga. O, tak! Jednak wygrał Farel coś specjalnego. Jednak Farel wygrał dwa razy w Totolotka. Podczas losowania dwa razy coś specjalnego? Wow. Tego jeszcze nie grali. I czy coś będzie jeszcze specjalnego? Uwaga. No nie, śpiąca emotka. Więc mamy dwa skinki już do przetestowania w dzisiejszym odcinku. Waleta bym chciał w końcu trafić. Waleciarz jest śmieszny. Ciekawe, czy można mu kolor zmienić. Spójrzcie na to, coś pięknego. Więc sprawdźmy sobie, zobaczcie. Sensei Fire Fist. Wow, on naprawdę ma ogniste pięści. I mamy też oczywiście Rabi Cupid, coś specjalnego. Mega fajny czerwony aniołek. Wybieramy ją oczywiście i sprawdźmy, czy można w niej zmienić kolor. Co jest? Halo, coś mi się przycięło. Nie, jest git. Nie da się zmienić koloru. Najgorzej. Zagrajmy sobie meczyk, ale zagramy sobie oczywiście jakieś dwie tylko mapki, nie trzy. Mamy dużo skinów do przetestowania. I zagramy sobie tak, Bombardment jako pierwsza, a druga damy ta nowa mapa Rush Hour. Oczywiście 32 osoby i lecimy z tematem. Spójrzcie na to, jak ten aniołek przekozacko biegnie. To jest Cupidyn, tak? Czyli amorek, który strzela strzałą tyłek i się zakochujesz w osobie, na którą pierwszą spojrzysz. Tak mniej więcej to wygląda, co nie? Okej, okay, Bombardment jako pierwsza mapa. No nieźle, no nieźle. Zobaczymy, czy my to wytrzymamy. Fajnie, że w ogóle włączyli możliwość dodawania mapy Bombardment do meczy niestandardowych. Bo tego nie było, tego brakowało ostatnio. Ups, 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 nie spadnij, Farel, bo jak spadniesz na bombardmencie, to będzie przypał. Okej, 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 okej. Na razie idzie dobrze, 14 na 16, jest, przeszliśmy, dobra. Ej, patrzcie, oni chodzili po wodzie. Widzieliście to przez chwilę? Ciekawostka. No i dobra, wielki finał. Rush Hour, godziny szczytu. Nowa mapa, która zostanie dopiero dodana wraz z nową aktualizacją już na dniach. Zobaczymy, kto to wygra. Ja muszę to wygrać, moi drodzy. Dużo nawet botów zostało, ale powiem wam, że na emulatorze, na którym ja teraz gram, naprawdę... O kurde, odejdź! Się ciężko gra w tą gierkę. Na komputerze 100 razy lepiej jest. 6 na 15 już spadło. Ja też sobie tutaj przejdę. Pyk. Wow! Co ty, chłopie, zrobiłeś? Widzieliście to? Przecież bym spadł! Co za gościu? Chciał mnie zrzucić. O kurde, muszę uciekać. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. No nie, zrzucił mnie, no nie mam pytań! Aniołek nie umie jednak fruwać. Co się wydarzyło? Wziął mnie, zepchał. Kto to wygra? Zostało 3 borowików. Yeti, Shark i Clown. Dobra, i wygrywa Baby Shark. Tak jest. Baby Shark. Tip, tip, tirip, tirip. Dobra, nieważne. Lecimy dalej kręcić kołem, że ja przegrałem na boty. Mistrzostwo świata. Kolejnych 10 losowanek. I... Okej, okay, legenda, legenda. Duplikacik, co prawda. Ja chcę coś specjalnego. Została nam jeszcze chyba jedna postać. Co specjalnego? Tak jest właśnie. Smoke, moi drodzy, Smoke. Uważam, że to będzie OP skin. To będzie mega OP skin. Będzie można nim się normalnie chować na mapie. Spójrzcie, dwa razy Smoke. Tak jest. Duplikat. Jednak dwa razy ktoś w Totka wygrał. Farel. Niesamowita sprawa. Mamy jeszcze jakąś emotkę. Ups. Upsi doozy. I... Pimp. Tak jest. Jak on się nazywa? Stumble Love. Mega fajny skinek. Sobie też go przetestujemy. I więc na dobrą sprawę
Trafiliśmy już chyba wszystkie skiny. Coś specjalnego? Tak, wszystkie skiny. Nie, jeszcze Golas nam został. Jeszcze Golas. Tego Valecia to trzeba trafić, nie ma opcji, że nie. Uwaga. KO, KO może być. Super, mamy nowe skinki, więc od razu, moi drodzy, zanim zakręcimy kołem, sprawdźmy je sobie. Smoke, wow. Czy można zmienić kolor smoka? Nie można, ale spójrzcie na to. Gościu jest niewidzialny. On musi mieć czarny kolor. Musi mieć czarny kolor, bo to jest smoke. Bardzo fajny skinek, za chwileczkę go przetestujemy. I sprawdźmy sobie jeszcze tego naszego siomka. O nie! Ten to jest totalny szef. I go na różowo zrobić. Spójrzcie na to. To jest najsłodszy, najbardziej zakochany skin w grze. Mega fajnie to wszystko wygląda. Tego skina muszę mieć koniecznie i będę nim grał. Bardzo śmieszny skinek i mamy tutaj jeszcze tą nową panią. I co jeszcze trafiłem? Coś trafiłem takiego. A, ten gościu. Robo Washington. Okej, go trafiliśmy. I Roboham Lincoln. Też mega fajny skinek. W cylindrze. Fajnie to wygląda. Nie ma co gadać, ale kręcimy dalej kołem, bo jest totalnie za darmo. Kto teraz by chciał z was zakręcić takim kołem za darmo? Zostawia łapkę w górę. Zobaczymy, ile osób chciałoby mieć takie koło na swoim koncie. A emotkę teraz trafiliśmy, słabiutko. Zostawcie łapkę w górę, to się poszczęści trafić Golasa od razu od buta. No dawaj, 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 dawaj tego Golasa. Czemu ja trafiam cały czas emotki KO? O! Prawie że. Smoke. Co jest z tym duplikatem? On cały czas się trafia. A czyli coś specjalnego. Kapibara. Dawaj koło szpanerów, oddaj, prawie że było. Abraham Lincoln znowu. No dawaj, dawaj, znowu KO. Ej, ile razy trafiłem emotkę KO w tym losowaniu? Emotka zawstydzona? Coś takiego? Albo wzruszona bardziej. No ja muszę zobaczyć podsumowanie tego koła, nie? Co nam wypadło, bo naprawdę padło dzisiaj podczas tego losowania same syfy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć emotek i duplikat. Lecimy dalej. Okej. O, i znowu coś specjalnego, jednak nie Abraham. Czy tam Washington, któryś z nich to był? Znowu KO. O, było, stój, stój, tak jest. Mamy Golasa, zobaczcie. Da się zmienić z nim kolor, bo miałem ustawiony kolor czarny i Golas jest czarny, co jest? Ja się boję, że ten skin zostanie usunięty kiedyś z tej gierki, naprawdę. Kto na to w ogóle wpadł, żeby dodać Golasa do gierki z Tumble Guys, nie? Waleciarz. Niesamowita sprawa. Dobra, mamy już wszystkie skinki prawie że odblokowane. Jeszcze Minecraftowa babeczka wpadła, super. No i ufoludek. I proszę bardzo, jest coś specjalnego. Musimy przetestować nowe skinki. Zaczynamy od Sensei Fire Fista, bo jest naprawdę mega kozakiem. Wow. Niebieski kolor do niego pasuje idealnie, a biały? Biały też nawet tak spoko, bo się tak wszystko zlewa. Czerwony też. No kurczę, każdy skin jest spoko. Szkoda, że włosów nie można mu zmienić. O, ma takie włosy jak z Dragon Balla. Niebieski bym mu dał. Chyba, że taki pomarańczowy. O, ten pomarańczowy. Kurde, każdy kolor do niego pasuje. To jest uniwersalny skin, naprawdę. Zmienimy sobie ilość mapy do jednej i oczywiście zagramy nową mapkę, czyli Rush Hour, bo trzeba się nauczyć na nie grać. Na 32 osoby Rush Hour tego jeszcze nie grali, nie? Tylko na tym kanale, więc subskrybuj kanał, wariacie, jak lubisz tego typu filmy. I spójrzcie na to, jak on biegnie. No mega fajne te animacje rękawic płonących są super. A będzie niedługo też dodatkowa nowa emotka specjalna, ale na razie wam o niej nie powiem. Nagram specjalny odcinek wam z tej emotki. Odejść ode mnie. Postaramy się to ugrać na 32 osoby. Tylko żeby właśnie się tutaj nie pchali. Idźcie, idźcie do przodu. Tak jest, no spokojnie. Nie chcę, żebyście mnie zapchali. 12 osób już odpadło, hop. 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 Idę na sam początek, hop. Okej, tu się zaczynają już powoli schody. Jedziemy, jedziemy, spójrzcie, oni spadają, co jest? To są jakieś totalne borowiki, dobra. Woo! Mega fajny jest ten skin. Wow. Nie wiedziałem, że tam będzie przeszkoda. 29 na 31. Zostałem z jednym chlopem. Chodź, 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 cię przytulę, chodź, cię przytulę. Dawaj do mnie. Dawaj do mnie, chodź, chodź, chodź. Fire Fist cię przytuli, przeskakuje go. Tak jest. Uderzył w kolce, bo nie mogłem go złapać.
Zwycięstwo, zobaczmy sobie animację breakdance'a. No, mega mocno to wygląda, nie ma co gadać. Szkoda, że mam troszeczkę kamerką, to zasłaniam, ale animacja jest OP. A kolejnym skinkiem oczywiście będzie kto? Golas! Golas! Zobaczcie, widzieliście kiedyś gołego smurfa? Tak wygląda goły smurf. Nie mam pytań. O kurczę, czarny Golas jest przemocny! Zielony, czerwony, fioletowy, biały, żółty, pomarańczowy, znaczy różowy, pomarańczowy, brązowy. To jest goły Hulk. Zagrajmy gołym Hulkiem. Dlaczego by nie? No i zagramy sobie też oczywiście meczek. Jakiś taką inną mapkę niż ten Rush Hour. O, Lavalanda! Na 32 osoby. Let's go. Zobaczcie, jak on biegnie. Co jest 5? Nie mam pytań. Jak damy tak od boku, to ta cenzura mu wchodzi w pośladki. Widzicie to? Ta. Normalnie. Nie mam pytań. A bałem się, że ten skin nie będzie edytowalny. Że nie będzie można zmienić koloru. Jak ta cenzura wygląda? Spójrzcie na to. O kurde, uciekaj. Bo to już się zatrzymało. Chodź, 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 omek. Chodź, chodź. Wypad stąd robisz. Spaliłem go. Który chce następny? Robocika palimy? No to do widzenia. O kurczę, nie udało się go spalić. Nie mam też tutaj żadnej emotki, ale w następnym odcinku odblokujemy sobie wszystkie nowe emotki i odblokujemy też emotkę, która zostanie dodana w nowym sezonie, a jeszcze jej nie testowałem. Chodź, 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 Faral, stój, stój, stój. No tutaj było już grubo, nie? 18 na 31. Który chce się przytulić, ty? Wiedźmo? No chodź, do wody, do wody, do wody. O nie! Nie udało mi się je zrzucić. Najgorzej. Dobra, wyrastajcie gdzieś koło mnie. Halo? O kurde. O kurde. Co jest? Narobiłem przypału. Czujecie to? Spadam do wody, bo mi nie urosło. O kafelek za nisko. Nie mam pytań. Przegrałem na boty. No dobra. Niech będzie. Przetestowaliśmy tego skinka. Zagięły mnie boty. No i czas teraz przetestować, moi drodzy. Oczywiście kogo? Mr. Smoke. Skin, który jest przekozakiem. Czy można jeszcze tutaj ustawić mu jakieś fajne emotki? Tak to wygląda, jeżeli chodzi o emotki. Nie mam jeszcze odblokowanych wszystkich. Mamy też tutaj kroki, z nutkami i takie dymki. Do niego chyba najbardziej te dymki by pasowały. To co, gramy jeszcze raz tego Lavalanda. Tym razem uda mi się wygrać i mam nadzieję, że tym razem gierka mnie nie stroluje. Teraz biorę łyka kawy i udaje mi się wygrać. A wybijacie po takie kozackie kubki na pixshop.pl, moi drodzy. Też są kubki z joystickiem, z Farelem Minecraftowym, więc polecam, polecam. Tak samo jak polecam tego nowego skina. Spójrzcie na to, go totalnie nie widać. Stoi taki duszek. I szczerze wam powiem, że na dłuższą metę prawdopodobnie to będzie problematycznie, bo ja nie wiem czasami, w którym miejscu jestem. Mogę później przez to źle wycyruklować, wykalkulować i będzie totalny przypał. Spójrzcie, no nie wiem, gdzie ja jestem. Ej, naprawdę jest to uciążliwe jeszcze, jak tyle osób tutaj jest i się blokuje nawzajem. No co jest? Odejdźcie ode mnie. Chcę przeskoczyć gdzieś tutaj w bezpieczne miejsce, bo oni mnie zaraz pozrzucają. Ta hołota. Lava Rush na tyle osób jest problematyczny, uwierzcie mi. No nie, no spychają mnie. Gdybym miał jakąś emotkę, to już bym wam tutaj po liściu rozdał, nie? Serio. Dobra, tamci odpadają. Wyrośnij coś tutaj, niech coś tutaj wyrośnie, bo jest przypał. No musi coś tutaj wyrosnąć, aha. To nieźle. To nieźle mi wyrosło. Skoczę? Nie wskakuję. Hop, hop, hop. Dobra. So close, so close. Ja muszę tutaj podskoczyć teraz jako ostatni. 3, 2, 1. Tak, przechodzę. 31, oni wszyscy zostali utopieni w lawie. Tak jest, moi drodzy, zwycięstwo. Duchend, o to chodzi. 200 IQ w ostatnim momencie podskoczyłem. Więc wy, moi kochani, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli wam się podobało. W następnym filmie nagramy odcinek, jak kręcimy tym customowym kołem i odblokowujemy wszystkie emotki, te, które jeszcze nawet nie zostały dodane do gry. Jeżeli się podobało, subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę. Trzymajcie się, hej!